Spotkaliśmy się tutaj przede wszystkim, żeby poprzeć inicjatywę radnych miasta Gdyni wprowadzającą projekt uchwały obywatelskiej. Natomiast chcieliśmy zwrócić jeszcze uwagę radnych na kwestie, które poruszyliśmy przed chwilą, czyli zapisy tej uchwały ograniczające de facto inicjatywę obywatelską. Są to zapisy na przykład mówiące o tym, że wnioskodawca nie ma możliwości sprawozdania własnego projektu złożonego do Rady Miasta. To jest pierwszy zapis. Drugi zapis, wyjątkowo uciążliwy, jest taki, że po złożeniu projektu do Rady Miasta przez inicjatora obywatelskiego, przewodniczący Rady Miasta ma możliwość zdjęcia z porządku obrad takiej uchwały bez przeprowadzenia głosowania nad taką uchwałą. Więc de facto ona znika bez większego odzewu społecznego. Nikt może się o niej tak naprawdę nie dowiedzieć, ponieważ informowany jest o zdjęciu z porządku obrad tylko wnioskodawca. A jeżeli chodzi o zapis niepozwalający wnioskodawcy obywatelskiemu wykonanie sprawozdania na forum Rady Miasta, jednym sprawozdawcą takiego projektu zostaje radny wyznaczony przez komisję, a taki radny przecież wcale nie musi popierać uchwały. Natomiast jak ma w takiej sytuacji przekonać pozostałych radnych, żeby nad nią zagłosowali? Uważamy, że taki zapis jest również wyjątkowo uciążliwy. Trzecim tematem, na którym skupiliśmy się, jest wyjątkowo wysokie obwarowanie, jeżeli chodzi o ilość koniecznych podpisów zebranych do zgłoszenia takiej uchwały. Jest to liczba 500. My postulujemy, aby to była liczba 300, która jest zdecydowanie mniej uciążliwa dla potencjalnego wnioskodawcy obywatelskiego. Dlatego symbolicznie postanowiliśmy przekazać radnym taki plakat ze spartiatą, symbolem odwagi, hasłem Radni Odwagi. Apelujemy do radnych, aby nie obawiali się obywateli Gdyni chcących wykazać się inicjatywą obywatelską i dali im realną możliwość wpływu na władzę, natomiast nie fikcyjną, jaka de facto w tej chwili jest postulowana przez wnioskodawcę. No i symbolicznym drugim elementem tego plakatu jest liczba 300. Jest to nasz kolejny postulat. Proponujemy, aby liczbą konieczną do możliwości zabrania tych podpisów było właśnie 300 osób, a nie 500, które uważamy za jednak zbyt restrykcyjne. Postanowiliśmy przekazać ten plakat radnemu Marcinowi Chorale, ponieważ nie mamy możliwości wejścia z nim na sesję Rady Miasta. Rady Marcin Chorała popiera nasze postulaty, więc na pewno zabierze głos w tej sprawie na sesji i przekaże ten plakat przewodniczącemu Rady Miasta. Tak jest, postulaty popieram i na sesji przekażę i właśnie muszę lecieć, bo już sesja się zaczyna, jeszcze bym się spóźnił.